Siemanko wszystkim. Dzisiaj taki odcinek trochę bardziej warsztatowy. Chciałem Wam pokazać takie odboje drogowe, garażowe. Różnie to można zastosowywać. Jakaś taka chińszczyzna, nawet chińskie szlaczki są na nich. To mam dwa, które są już używane i nawet zniszczone. Ale już Wam mówię, o co chodzi. Fajnie się tam sprawdzają. Pokażę Wam docelowo na podjeździe betonowym. Chodzi o to, żeby jak jest takie wjazd za kole, to żeby po prostu nie urywać tych krawędzi boków, to zrobiłem takie właśnie krawężniki. To wygląda trochę jak guma, ale tak naprawdę to jest taki twardy plastik. Widać w strukturze, że jest to jakieś takie tworzywo z recyklingu, po prostu stopione, zmieszane jakieś resztki plastiku. I sprawdzało się to fajnie, na osobowe auta super, nawet jak się po tym przejedzie. Oczywiście mówię, że powoli jak się przejedzie, a nie huknie w to, to całkiem fajnie się sprawdza. Natomiast jak mamy dostawy geowłókniny i przejedzie ciężarowe, no to niestety nie wytrzymuje naporu i się to rozlatuje. I tak jak widać, ten już jest właśnie, no, kawałek odciąłem, bo jeszcze nie wiem, może gdzieś się przyda. W ogóle fajna opcja, jak ktoś ma garaż i na stałe parkuje auto, to przykręcić sobie w garażu i wtedy można spokojnie dojeżdżać autem do odboju kołami, a nie będzie się waliło na przykład w ściany za daleko. Także do tego celu naprawdę fajnie by się sprawdzały. U mnie trochę do innego celu. Kupiłem dwa kolejne, bo ich zaletą jest to, że nie są drogie. Około 60 zł kosztują dwa takie odboje. Trochę widzicie inny, bo nie ma już tych chińskich znaczków. Widać nawet, że forma jest zmieniona, no ale nieważne. Naklejone odblaski dość mocno przypadkowo i byle jak, ale to nie o to chodzi. I tak sobie wymyśliłem, żeby je trochę wzmocnić. Czymś by tu należało wypełnić, no bo te krawędzie wytrzymują, te poprzeczki, mówię o osobówkę bez problemu, no ale jak najedzie auto, które waży 6-8 ton, a z towarem więcej, no to niestety one się poddają. I wymyśliłem, żeby to czymś wypełnić, ale wypełniać to jakąś gumą poliuretanową, taką z kartuszy czy coś, no to będzie drogo kosztowało, bo to by weszło bardzo dużo tego. Przynajmniej 1, 2, 3, ze 4 kartusze na jedną to się w ogóle nie kalkuluje, bo to będzie stówkę kosztowało w samej tej masie. I wymyśliłem, że je zaleję, teraz sobie użyję tego jako formy i zaleję po prostu to, może nie betonem, chociaż mam tu jakieś woreczki jeszcze betonu, a to zaprawę betonową do czego innego użyję, ale widzę, że mam też jakiś stary klej do płytek, tam na dole atlasu. Zrobię taką właśnie papkę klejową, pozalewam to do równa i wtedy jak to wyschnie, jak odwrócę, przykręcę, no to po prostu będzie ta powierzchnia wypełniona i powinno być odporne, nawet jak auto najedzie, no to jak nawet by się to w środku skruszyć chciało, co wątpię, bo jak wyschnie mocno, to raczej się nie skruszy. Ale jeśli nawet by się chciało skruszyć, no to dalej to będzie trzymało w formie. Może się to lepiej sprawdzi. Wiem, że puste się już na pewno nie sprawdzają, no to spróbuję coś poprawić, żeby było to wypełnione. Także zaraz sobie taką rzadszą zaprawę rozrobię i zobaczę, jak to wyjdzie. A jak mi zastygnie jutro czy pojutrze, to pokażę Wam docelowo, jak to będzie wyglądało. Ale to zmontuję w jeden film, także tutaj będziecie mieli wszystko pokazane od początku do końca. Żeby nie było, to nie jest jakiś towar pierwszej jakości, bo jak widzicie, trochę się grudek zrobiło w tym worku, mimo że w suchym leżało, to już leży parę lat. Zaraz sobie to zamieszam. Do takiego celu myślę, że się nada, żeby to wypełnić. Myślę, że taka paczka będzie odpowiednia. Nie za gęsta, nie za rzadka. Nawet się trochę te grudki rozeszły. Zaraz sobie to zapakuję tutaj. A teraz sobie przypomniałem, pierwszy krawężnik tak naprawdę jeden rozjechał ciężarowym autem, a drugi krawężnik został przez kosiarkę gminną taką bijakową po prostu rozpieprzony. Teraz sobie przypomniałem, bo mu trochę trzasnęło, walnęło. Przejechał po tym plastiku, rozwalił, a kawałek dalej na takim betonowym przepuście poległ z tą kosiarką, także to teraz sobie przypomniałem, że faktycznie jeden pod kosiarką. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. No i tutaj nie ma żadnej filozofii, po prostu trzeba to napełnić. Ej, tyle! Coś podejrzewam, że mam trochę za dużo tej masy, ale tyle miałem w końcówce worka. I tyle użyję. A co mi zostanie, to tam potrzebuję coś podmurować. To użyję do tamtego.
Miałem tak 3/4 wiadra rozrobione. Połowa została, nie no, 1/3 została. No generalnie pół wiadra takiego niedużego, jakbym miał, to bym na dwa by mi starczyło. I czyli pół, 10 kilo kleju suchego, no 10 kilo. Trochę, tak jak widzieliście, trochę to uwibrowałem, uklepałem, żeby siadło, no i wypełniłem sobie dwa. Tych resztek nie napełniam, bo nie wiem, czy to w ogóle gdzieś użyję. Jak będę potrzebował, to sobie najwyżej kiedyś dopełnię. I widzimy się zaraz na filmie. U mnie miną 2 dni, żeby to dobrze doschło. A na filmie będzie za chwilę montaż i wam pokażę dokładnie, gdzie to u mnie będzie. Słyszeliście, że przepis jakiś wprowadzili? Trzeba płyn do spryskiwaczy w każdym aucie wozić na zapasie. Kupiłem, bo nie będę głupich mandatów płacił w razie jakiegoś upierdliwego policjanta, ale w ogóle rewelacja. 6 kupiłem, bo przynajmniej tyle się uzbiera aut, taki co na co dzień się używa. Dobra, do zobaczenia zaraz na budowie. No i minęły 3 dni, jak to przygotowywałem. Porządnie sobie już zastygło. Aczkolwiek jeszcze mogłoby ze 2 dni poleżeć. No ale to i tak będzie odwrócone do góry nogami. Po prostu grubo było tego kleju, to też tak nie wysycha szybko. Ale będzie odwrócone, przykręcone, także może sobie wtedy dosychać. Ważą tak całkiem solidnie, gdzieś po przynajmniej 10 kg na jeden krawężnik. Idę przykręcać, wam pokażę, jak to ma być, po co to jest i gdzie to jest. No i tak to mniej więcej wygląda, że tutaj na końcu właśnie był jeden betonik. Tutaj jest taki koniec tego mojego betonu, początek drogi gminnej. I chodzi o to, że jak tego nie było, to tutaj każdy sobie zajeżdżał ten róg i tutaj kałuża wiecznie stała z wodą, a tak to chociaż się omija. A podjazd jest taki szeroki, że i tak można się spokojnie w 2 auta minąć. A drugi, tak jak widać, jest z tamtej strony, bo tam jak mi urwał tą kosiarką, to zrobiłem taki wyspawany. On sprawdza się, tylko jest taki trochę mało bezpieczny w sensie dla osobowego auta, bo ciężarowym przez niego przejechał bliźniakiem i nic się nie działo. Ale no, nie da się tutaj zniwelować tych kantów, one są takie ostre i boję się, że jakby osobówką ktoś najechał, to sobie zrobi kuku. To lepszy by był też tamten z powrotem, bo to była taka prowizorka na czas nieobecności tych gumowo-plastikowych. Także tam zaraz zamontuję tamty, zobaczymy, jak się to sprawdzi. No i generalnie użyję sobie tych dziur, które były wcześniej. Tutaj kołka dałem nowego, jakąś 10, chociaż pod te wielkie śruby to 12 powinna być prędzej, ale takie miałem wywiercone. W tym sobie też zaraz zrobię, bo oni tutaj tak nie przebili tego do końca. Te bity zawsze uciekają. Jakaś końcówka ze słabym magnesem. No i tutaj sobie trafię teraz w te stare otwory. O Jezu, trochę ciężko jedną ręką to robić. Nie wiem, co widać, bo patrzę. Nie przez kamerę. Dobra. Na szczęście chinole nie zmienili rozstawu, tylko tak jak był, tak jest. Tego kołka tak naprawdę mi tam rozwali, ale... O, i musiało tam wpaść, oczywiście. Wypadła i została... Ja pierniczę, zawsze pod górkę. Mówię, że ten kołek na pewno tam zostanie rozwalony, ale i tak to rozetrę. Że będzie to trzymało. Teraz jest kwestia tego, żeby to jakoś tak przykręcić, żeby to jak najmniej wibrowało, żeby ten beton jeszcze nie wypadł, dopóki nie przykręcę. Kurde, nie mówcie, że mam za długą śrubę. Ech, idę po krótsze. Dosłownie centymetr podnosi. No i o centymetr krótsze śruby załatwiły sprawę, ładnie się dociągnęło. No i teraz chodziło o to, że tu jest wypełnione w środku betonem. Jeśli coś najedzie ciężkiego, no to nie powinno się to zawalić. Tak naprawdę poprawiłem coś, co kosztowało 60 zł. Dołożyłem, nie wiem, tam pół worka kleju jakiegoś najtańszego, pewnie z 15 zł. No jest szansa, że wytrzyma dużo dłużej niż ten oryginał chiński. A tego to sobie odkręcę i zostawię, bo jeszcze się może okazać, że jeszcze będzie potrzebny. Bo może się okazać, że tamte wcale nie będą takie wytrzymałe mimo tego wypełnienia. I że jednak ten wróci, bo będzie solidniejszy. A to wyspawane było totalnie z jakichś resztek. No z kilku jakichś zespawanych śmieci stalowych.
ale przez ileś tam czasu się sprawdziło. Mówię, raz zdążył po nim przejechać na bliźniaku ciężarowym, nic mu się nie stało, temu też się nic nie stało. No ale jak tamten jest bezpieczniejszy, to dam tamten. Tu chodziło też o to, żeby tutaj nie ścinać znowu tego rogu, bo to się zaraz zapadnie, a dlatego nie było dolane betonu, bo i tak by ten beton kawałek odpadł, no bo to tak jest z tymi rogami właśnie. No i teraz jest tak, jak miałem pierwotnie zaplanowane, czyli tutaj na wjeździe jest odbój i drugi na wyjeździe, tak żeby nie ścinać. A mówię, zatoczka jest taka duża, że dwa auta się mieszczą. To nie jest, żeby komuś po złości robić, tylko żeby te betonowe podjazdy trochę wytrzymały, ale sprawia wrażenie, jak jest napełniony tym betonem, to dużo ogólnie takiego solidniejszego, także zyskał na sztywności. Myślę, że się to sprawdzi. Niewiele kosztowało poprawienie tego, także ryzyko też niewielkie. Mam nadzieję, że będzie ok. A stary idzie do magazynu, jeszcze może kiedyś wróci. Sponsorem nagrania była włókina.com, sprzedawca geowłókin drogowych wzmacnianych nylonem, bardzo wytrzymałych, używanych na podbudowy dróg, parkingów, placów manewrowych, idealna do separowania podłoża, aby błoto i glina nie wychodziły na zewnątrz, był czysty gryz, żwir czy kliniec. W ofercie posiadają dużą różnorodność szerokości, polskie certyfikaty wytrzymałości oraz jakości produktu, pozytywne oceny, dowóz do klienta, wysyłkę oraz możliwość odbioru osobistego. Również agrowłókninę premium, która jest wytrzymała, wieloletnia, nie przerastają chwasty na nasypy, pod korę oraz pod iglaki. Zapraszamy do kontaktu.